Big fucking tits! O co ci chodzi z tymi wielkimi cycami? Czemu ty jesteś taki zboczony na ich punkcie? A dlaczego od razu zboczony? Wielkie cycki są bardzo erotyczne, bardzo podniecające. Miałem kiedyś styczność z cyckami, których nie było. To były tylko sutki. To były cycki widmo? Tak, ponieważ to był tylko sutek, lewy i prawy. To fajne nie było, na dłuższą metę zabawa samym tylko sutkiem, który wyrasta z klatki piersiowej, nie jest spoko. Aczkolwiek poznałem kiedyś człowieka, który miał, no, nawet można to nazwać fetyszem. Fascynował się kobietami z jak najmniejszymi cyckami. Nie zawsze musi być tak, że brak cycków, tudzież ich wielkość, która jest żadna i zostają tylko sutki, musi być jakieś złe, nieerotyczne, niepodniecające. Aczkolwiek nie interesują mnie cycki, których nie ma. No mów, do mnie mów. Fajnie. Ja już nieraz się nabrałem na tę sztuczkę i potem jest tylko rozczarowanie, więc ja sobie wgrałem do bani, że ja się na tych cyckach skupiać nie będę. Ja wolę pupkę, bo to kurwa nie oszukasz. Nóżkę lubię. Ja się zgadzam z twoim stosunkiem, chociaż to też jest zabawne, bo to jest sprawa kulturowa i ludzie w Ameryce, biali nacjonaliści, twierdzą, że ten switch, który się zdarzył, że w latach 80. i jeszcze nawet 90. wszyscy myśleli o tych cycuszkach. A teraz te cycki to jest taka jakby second thought, dopiero później. Bardziej patrzysz na dupę. I według nich, tych białych nacjoli z Ameryki, to jest dlatego, że Ameryka dyktuje warunki, jakby jeśli chodzi o to, na co się patrzy. Ameryka to jest kapitalizm to jest seks. No więc to, co nas podnieca, definiuje to, co sprzedajemy. I teraz się bardziej sprzedaje zdecydowanie dupskiem niż cycuszkami. I oni to rozkminiają w ten sposób, że biali, jako biali ludzie, patrzą bardziej na cycę, bo liczy się to, żeby ona, ta kobieta, wykarmiła twojego potomka dobrze, żeby on wyrósł silny jak dom. No. Natomiast w tych kulturach bardziej czarnych patrzy się bardziej na dupsko, bo chodzi o to, żeby jak najwięcej ona z siebie... Szerokie biodra. Tak, żeby były te szerokie biodra, żeby jak najwięcej tego potomstwa było. I to są dwie różne strategie rozrodcze, że biali ludzie bardziej właśnie mają jedno dziecko, dwójkę, trójkę max, a w te rodziny takie wielodzietne to bardziej są kolorowe i tam się wtedy bardziej patrzy na to dupsko. Nie wiem, czy to jest prawda. Ciekawa to jest... teoria. To są bardzo ładne cycki. Kształtne i wielkość jest naprawdę... Big fucking tits! To są, no. Cice. Wracając do twojego pytania, nie da się na to odpowiedzieć, jakie są najlepsze. Jest więcej kobiet jak mężczyzn na naszej planecie. Są różne kolory skóry, różne tusze. W różnym wieku nie da się tak... Wyślaki są słabe. Można ogólnie o jakimś typie cysków mówić, więc na przykład to jest... Artur. To jest mistrzostwo świata. Cycki ma fantastyczne, idzie się w nie zatopić. O. No ale no, na przykład mówisz jej, dawaj, biegniemy, autobus. No to... szybko. I ona ma takie, ja pierdolę. I co, pomagasz jej nieść to, czy kurwa mówisz, dobra, pojedziemy następnym. Czasami zdarzało mi się pomagać nieść na zasadzie, żeby po prostu, ja ci poczułem, tak sobie szliśmy i sobie trzymam, żeby było jej lżej. Tak? Bo jednak każdy waży jednak z 1,5 kilo. To tak. No to są te jej cycki, cały czas to sama. Ta sama? Tak. W ogóle lubię, jak tak przez pierś idzie tak wyraźnie widoczna żyła. O fu, to jest dla mnie, to jest obrzydliwe. Nie, no to jest... Kurwa, też byś miał rozstępy, gdybyś miał takie jaja 1,5-kilowe, to byś miał po prostu skórę obciągniętą, przykuta się, że to hej. To jest fajne? Tak? To jest zajebiste. Nie, mam wrażenie, że typiary z takimi wielkimi cyckami mają jakieś dziwne twarze, nie wiem, o co w tym chodzi. Ty za dużo. Diana Michaels miała dziwną trochę twarz i ona też ma trochę dziwną, taką nie bardzo. Nie, no ty chyba za dużo od życia wymagasz. Dlaczego? No bo się trzepiasz. Gdzie tu jest jakaś dziwna twarz? Ładna kobieta z potężnymi cyckami, bardzo sexy, wielkie sutki, zajebiste. Te cycki są za małe jak w stosunku do jej czaszki. Nie. W ogóle powinna mieć bardziej brązowe sutki. No dobra, no usta ma wydatne, no ale może... Ale ja mówimy o cyckach. Nie, znaczy...
Jezu, no... Ty jesteś po prostu fanatykiem rozmiaru. To nie jest mój rozmiar. Tak delikatnie te, wiesz, tak figlarnie, to jest okej. Okay. Tak, kręcenie suta? Czasami lubię. Och, aż mnie tak, aż mi teraz tu wkroczy, po prostu mrówki przeszły, jak powiedziałeś. Wygnął ci się urod z kręcenia, to może ja ci wykręcę. Nie masz suta. Ale jak się pójdę. No tu jest gdzieś, szukaj. Kurwa, no nie możesz znaleźć. Tu? O, jest. No. A ty, a, kurwa! Jakie to brutalne, tak kurwa! Mocno, no. Ale nie, ja go wezmę w obronę, bo ja rozumiem, o co Pawłowi chodziło. Ty dobrze wiedziałeś, jak zaboli i w którym momencie. Tak, nie, kurwa, ty dobrze wiedziałeś, bo to było w chuj brutalne. No nie, no pytałem cię, czy ty robisz tak. Nie, ty mi dałeś zrobiłeś to samo mi, co ja zrobiłem. No, bez kitu. Nauczyłem cię czegoś, co? Ja mam większy od czarka, więc moje się chyba lepiej kręci. Małe suty ciemne, a u twojej peperoni, jak to było w piosence Wieszcza. Małe suty ciemne, a u twojej peperoni. Ja pierdolę. To ja mam te małe suty. A ty masz jakieś preferencje? A miałeś kiedyś takie sutki, gdzie włosy na nich rosły? O, no zdarzyło się. To ja dlaczego tego nie można edytować? To jest smaczne czy niesmaczne? Nie, to jest odrażające. To jest odrażające. No, no. To jest nasty business. Ale mówimy o damskich sutkach. No, tak, o damskich. Męskie mi się nie zdarzyły, wszyscy mężczyźni mieli zawsze. Była taka typiara, ona była ogólnie wielka, wiesz, i miała... Mam stwardniałe sutki. Była ogromna i miała niestety włosy na sutach, no. Kurwa, dotknąłeś mnie i są twarde. No wiem. Kurwa. Są ręce, które leczą. Ja uważam, że trzeba być dżentelmenem i spotkałem się z czymś takim, że typiara miała na przykład kompleks właśnie, że miała takie peperony. Tak, to ma rację, ma rację. Z tego tytułu. Ja mówię, co ty odpierdalasz? Duże cyce, się cieszę, że masz duże cyce. Mój sud. Pokaż go, no. O yeah. Za to właśnie płacicie te 10 zł. Niestety to wszystko, co możesz zobaczyć za darmo. Chcesz za darmo? Nie ma, idź do pracy. I zapłać nam 10 zł na patronite.pl/pasiekanetwork. Zapłacisz dychę albo więcej. Ile masz, tyle nam dasz? Powiemy ci bardzo ciekawe rzeczy. Dowiesz się o tym, czego nie dowiesz się na YouTubie. Co go ciu... Den kikam.